Ciao belli, jestem Mateo Brunetti i witajcie w Kuchni Chabsa. W dzisiejszym odcinku przygotuję słynne francuskie crêpes Suzette. To danie stworzył młody kucharz Henry w Hotel de Paris w Monte Carlo. Biorę się do roboty. Składniki są bardzo proste. Mamy mąkę, jajka, mleko, masło rozpuszczone i woda gazowana. Biorę mąkę przez sitko, bardzo ważne, żeby nie było grudków. I lecimy. Laka, 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 laka. Puszyste, bez grudków. Do tego od razu jajka, całe. Leciutko wymieszam. I teraz dodam resztę składników, czyli masło rozpuszczone. Masło powoduje, że później te naleśniki nie będą się kleić do patelni, czyli bardzo ważne. Mleko. I woda gazowana. I mieszam to wszystko, żeby się pięknie złączyło. Ciasto już gotowe. Teraz bardzo ważne, żeby jak go wlewamy na patelnię, to patelnia musi być gorąca. I lecimy. Czekam, aż się jedna strona ładnie zetnie, a później będę mógł przewrócić naleśnika. Ja uwielbiam używać szpatułę przy naleśnikach, bo ona świetnie wchodzi pod naleśnika i łatwo go można obrócić. Mamy pierwszego naleśnika gotowego. Naleśniki są wszystkie gotowe. Zobaczcie, jakie piękne, kolorowe, francuskie. Niesamowite. A teraz najważniejsza część to jest ten sos. I po pierwsze, sypuję cukier na patelni i bardzo ważne, żeby go nie mieszać. Czyli teraz poczekam, aż ten cukier się skaramelizuje. Nie będę go mieszał, bo inaczej się kryształy zrobią. Nie dotykajcie go. Po prostu nabierze koloru i wtedy dodajemy sok z pomarańczy. Cukier się zaczyna karamelizować, jak bardzo dobrze tutaj widać. Nadszedł ten moment, żeby dodać sok cytrusowy, czyli jeden z pomarańczy. O, pięknie. Czas na sok cytrynowy. Tutaj jest fajny trik, żeby nie pryskać wszędzie tym sosem cytrynowym. Po prostu nóż, cytryna, kładziemy nóż i lecimy. Jak widzicie, większość soku leci na dół. Taki zapaszek jest, że pycha. Do tego jeszcze skórka z pomarańcza. Skórka poszła. Mieszam jeszcze troszeczkę, żeby te wszystkie składniki się wymieszały. I do tego jeszcze król kuchni francuskiej. Masło. Czekamy, aż masło się rozpuści i wtedy będziemy gotowi do wrzucania naszych naleśników na patelni. Zapach pyszny jest, konsystencja jest, naleśniki są. Trzeba tylko je teraz wymoczyć w tym pysznym sosu i flambirować. Pierwszy naleśnik i teraz muszę go na trójkąta. Siach. Siach. Cztery naleśniki czekają, żeby być sflambirowane z tymi alkoholami. Mamy z jednej strony brandy, a z drugiej likier pomarańczowy. Jeżeli też się bawicie w domowe likiery, no to używajcie własne. Na pewno będą jeszcze lepsze. Jesteście gotowi, moi drodzy? I wlewam. Przez pomyłkę wlałem, tak jak słynny szef Henry. I lecimy z płomieniem na bogato. No. Krep już są Suzette i trzeba je tylko wyłożyć na talerz. Zbliżę. Jedna. I druga. Ale chlapnąłem. Troszeczkę bym to polał sosem. A to jest pyszny sos. O. Jeszcze do tego troszeczkę skórki z pomarańczy.
Muszę tylko to spróbować. Krepsu Z. Nie mogę się doczekać. Już tutaj kawałeczek mam. No to haps. Krepsu Z wyszły niesamowicie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, skomentować i do zobaczenia do następnego odcinka.